Witam serdecznie wszystkich kibiców Włókniarza. Ja nazywam się Rafał Piotrowski, a to jest program W Paszczy Lwa. Dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Dymek, menadżer Włókniarza Częstowa. Witam Cię, Jarku. Witam. Jarku, w tym roku trochę szybciej ten okres transferowy mieliśmy, bo zazwyczaj 31 stycznia był koniec kontraktowania zawodników. Teraz 15 grudnia już wszystkie zespoły sobie składy skompletowały. Zmiany we Włókniarzu. Adam Strzelec wrócił z wypożyczenia do Falubazu. Emil Sajfudinow, wypożyczenie najprawdopodobniej do Torunia. Ale doszedł Grzesiek Walasek, powrót po paru latach do Częstowy. Peter Kildemant, nowe nazwisko w klubie. Jak oceniasz te zmiany? To jest silniejszy skład niż w zeszłym roku według Ciebie? Papier wszystko przyjmie, więc na razie nie ma co mówić, czy mocniejszy, czy nie mocniejszy. Wszystko wyjdzie w praniu i już myślę, że po pierwszych sparingach będzie coś można powiedzieć więcej. Teoretycznie skład jest bardziej wyrównany. Mnie osobiście te dwa transfery, czyli Grzesiek Walasek i Peter Kildemant, bardzo cieszą. Grzesiek Walasek jest postacią uwielbianą w Częstochowie, co było widać podczas ostatniego sezonu po jego nieładnym upadku, kiedy cały stadion skandował jego imię i nazwisko. Jest to zawodnik, który prezentuje określony poziom już od dłuższego czasu i wiemy o tym, że stać go naprawdę na bardzo dużo. Troszkę taką zagadką jest Peter Kildemant, ale to jest chłopak, który bardzo sumiennie pracuje, bardzo chce do czegoś dojść w sporcie żużlowym i widać, że powoli pnie się po tych stopniach żużlowej kariery i w ubiegłym sezonie, kiedy to jeździł w ekipie z Łodzi, prezentował się bardzo dobrze. Przede wszystkim jest to waleczny zawodnik, a my tutaj, którzy pracują w klubie, chcemy mieć zespół walczaków i pod tym kątem właśnie kontraktowaliśmy nowych zawodników i zatrzymywaliśmy starych. Peter myślę, że ma predyspozycję do tego, żeby być objawieniem tegorocznego sezonu w Ekstralidze. Oczywiście nie będziemy dmuchali balonika i nie będziemy wywierali na nim jakiejś ogromnej presji, ale myślę, że osoba Fleminga Graversena, czyli jego tunera, który jest naprawdę wielkim orędownikiem talentu tego zawodnika, pomoże mu odnaleźć się szybko w Ekstralidze w parkach częstochowskich lub a wiemy, że Fleming z nami też współpracuje już od kilku sezonów. Jakieś cele dla drużyny wyznaczasz przed tym sezonem? Taki cel minimum? Nie ma co wyznaczać celów. Zawodnicy doskonale wiedzą, że sezon może się skończyć szybko, jeśli się nie wejdzie do playoffów. Teoretycznie nie będziemy głośno mówili o tym i wywierali takiej presji na zawodnikach, ale doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że liczy się walka o najwyższe cele i takie cele nam będą również przyświecały. Chcemy znaleźć się w czołowej czwórce, aczkolwiek będzie cholernie ciężko, bo sezon zapowiada się bardzo wyrównany. Wiele drużyn powzmacniało się dosyć solidnie i trzeba będzie mocno się napocić, aby do tej czwórki wejść, ale myślę, że nasz skład jest zdolny do tego, żeby zamieszać w czołowej tabeli. Jako jedyna drużyna z Ekstraligi nie mamy zawodnika z Grand Prix. To jest według Ciebie duży atut, czy jednak już takie czasy są, że im jest wszystko jedno, czy jeżdżą 5 razy w tygodniu, czy 2 razy w tygodniu? Jak to według Ciebie wygląda? Dla zawodników nie ma to większego znaczenia. Dla ludzi, którzy prowadzą zespół, jest to niewątpliwy atut, bo wiadomo, że sobota, można odpalić grilla, napić się jakiegoś browara, ewentualnie posiedzieć ze znajomymi, a nie tylko patrzeć na telefon, czy coś zadzwonić, coś się stało po Grand Prix. Mieliśmy już przypadki takie, że upadki niweczyły cały plan przygotowań do zawodów i na szybko coś się organizowało, nie tak dalej jak w ubiegłym sezonie. Na szybko praktycznie z turnieju indywidualnego w Niemczech musiał przyjeżdżać Mirek Jabłoński. To są takie stresujące zadania, aczkolwiek tak jest ten sport żużlowy, że wypadki chodzą po ludziach, różne przypadki i trzeba sobie z tym również radzić. Aczkolwiek, tak jak mówię, na pewno będzie można spokojnie oglądać teraz Grand Prix. Rozmawiałem jakiś czas temu z selekcjonerem kadry narodowej, z trenerem Unii Tarnów Markiem Cieślakiem. On mówił, że fajny skład ma jego zespół Unia Tarnów, ale taką bolączką u nich jest to, że jest tylko piątka seniorów, nie mają żadnego oczekującego zawodnika. My nie mamy tej bolączki, bo mamy 7 seniorów, 2 zawodników oczekujących. No i tak patrząc na ten skład, to najprawdopodobniej Rafał Szombielski bądź Mirek Jabłoński to są zawodnicy, którzy teoretycznie wyglądają najsłabiej na papierze w tej chwili. Co z tymi zawodnikami, bo będziecie z nich korzystać w trakcie sezonu, czy raczej jakieś wypożyczenie? Obaj zawodnicy bardzo ambitnie podchodzą do nowego sezonu i obaj sobie nie wyobrażają tego, że mieliby nie wywalczyć miejsca w wyjściowym składzie Włókniarza. To się oczywiście im chwali, no bo ambicja jest ważną cechą sportowca, a tak jak powiedziałem wcześniej, sparingi dadzą dużo odpowiedzi. Troszeczkę tych meczów kontrolnych mamy zaplanowanych i
No w nich na pewno będziemy chcieli skorzystać z całej kadry i zobaczymy, jak wspomniani przez Ciebie zawodnicy, czyli Mirek Jabłoński i Szemina, zaprezentują się na tle swoich rywali i wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Aczkolwiek dobrze jest, tak jak wspomniałeś, też mieć zawodnika rezerwowego, bo wiemy, jak urazowym sportem jest żużel. Chyba trochę szkoda, że ten regulamin zeszłego roku nie obowiązuje, bo wtedy gościem też byli seniorzy do KSM 350 i Mirek Jabłoński, no trochę chłopak jest poszkodowany, już drugi sezon w zeszłym roku nie jeździł, był Rafał Szambierski ze względu na KSM. Teraz też może się okazać, że gdzieś będzie musiał albo szukać wypożyczenia, albo będzie siedział cały sezon na ławie. W dobrą stronę te zmiany poszły z tym gościem? To nie mnie to oceniać, ale z drugiej strony mamy wiele przypadków zawodników, którzy nie będą mieścili się w składzie, ale jednocześnie klub nie będzie chciał ich wypuścić, tak jak powiedziałem wcześniej, chociażby dlatego, żeby mieć zawodnika rezerwowego. A instytucja gościa naprawdę była fajną sprawą i zawodnik właśnie tak jak Mirek Jabłoński mógłby spokojnie być tutaj naszym oczekującym, ale jednocześnie mógłby sobie jeździć też w innej drużynie. No, ale regulamin jest jaki jest, nie my go tworzyliśmy. Niestety co roku są jakieś tam zmiany i mam nadzieję, że doczekamy się czasów, że będziemy mieli powiedzmy 3-4 sezony i nie będzie nic ruszane. A te pozostałe zmiany jak oceniasz? Może nie będę Cię prosił o komentarz, ale jakby Twoim zdaniem wyglądała taka Liga Marzeń? Bo mieliśmy 10 zespołów w zeszłym roku, teraz znowu jest 8 drużyn, mieliśmy KSM, nie ma KSM. Jak według Ciebie powinny te rozgrywki Ekstraligi wyglądać? Sezon z 10 ekipami bardzo mnie się osobiście podobał. Były mecze ciekawe, interesujące. Ale to nie znaczy, że teraz przy 8 zespołach też takich meczów nie będzie, bo po zniesieniu, tym bardziej po zniesieniu KSM składy się bardzo wyrównały. Teoretycznie, jak to powiedziałem wcześniej też na papierze, troszeczkę odstaje Wybrzeże Gdańsk. Ale w ubiegłym sezonie odstawała Sparta Wrocław, też na papierze. I co się stało? Sparta utrzymała się w Ekstralidze, a z najwyższą klasą rozgrywkową pożegnały się ekipy, wśród których była taka, o której głośno się mówiło, że może walczyć o medale. Dlatego to jest tylko i wyłącznie sport i nigdy niczego nie można być pewnym. Co do zmian, 10 zostało zamienione na 8 zespołów, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Ja myślę, że walka będzie bardzo ciekawa o playoffy. Zniesienie KSM-u na pewno otworzyło rynek i dzięki temu te 8 drużyn naprawdę jest ciekawych i zobaczymy. No mam nadzieję, że kibice będą mieli wiele, naprawdę wiele emocji i walka o playoffy, a późniejsze medale będzie się toczyła do ostatnich wyścigów. Mówiłeś, że czeka nas wyrównany sezon. Które z tych zespołów w Ekstralidze Twoim zdaniem będą dyktowały ton w rozgrywkach w tym roku? No, tego to się ode mnie nie dowiesz, bo ja nigdy nie lubię się bawić w takie typowanie. Wiesz o tym zresztą dobrze, bo ilekroć rozmawiamy o to mnie pytasz, a ja unikam tej odpowiedzi. Ja zawsze lubię sobie ewentualnie coś tam pomyśleć, pokombinować po czwartej powiedzmy kolejce, bo to wtedy już widać. Sezon sezonowi nierówny. Może być tak, że zawodnik, który prezentował wysoką formę, nagle gdzieś zanotuje obniżkę, nie wiem, nie dogada się ze sprzętem. A może być też tak, że zawodnik zupełnie znikąd nagle z formą wystrzeli i automatycznie zmieni oblicze drużyn. Także z takim ferowaniem wyroków musimy się jeszcze wstrzymać. Wróćmy jeszcze do składu Włókniarza. Mamy nową postać. Wreszcie działacze dogadali się z Maksymem Drabikiem. Ty też już brałeś udział w tych rozmowach. Zawodnik już będzie mógł od początku sezonu startować też w Ekstralidze. Twoim zdaniem to jest chłopak, który już ma zadatki na to, żeby od razu od początku sezonu wskoczyć do składu, zdobywać jakieś punkty, czy jeszcze długa droga przed nim? No, siedzi na nim to brzemię nazwiska Drabik. To nie ma co ukrywać. I wszyscy, którzy go widzieli, czy też na treningach, czy na pokazowych jazdach podczas turnieju prezydenta, no widzieli, że sylwetką od Sławka to zasadniczo nie odstępuje. Maksym jest zawodnikiem, którego bardzo dobrze prowadzi ojciec Sławek, który zęby zjadł właściwie na żużlu. Znakomita postać, historia częstochowskiego żużla i Sławek wie, jakie błędy popełniał w młodości i na pewno nie pozwoli, aby młodego Toriasa, jak to go nazywa, taka przypadłość również dopadła. I myślę, że Sławek bardzo mądrze będzie pilnował każdego aspektu jego kariery i jeśli będzie się wszystko rozwijało tak, jak się rozwija, to Maksym wkrótce może zdobywać punkty, aczkolwiek nikt na nim takiej presji nie będzie wywierał. On sobie ma spokojnie pracować, a jeśli zasłuży, to oczywiście miejsce w składzie wywalczy.
Maksym to nie jest jedyna nowa postać w zespole z Częstochowy. Doszedł też trener, zamiast Grzegorza Dzikowskiego mamy w tym roku Piotrka Żytę. I to nie jest też wasze pierwsze spotkanie, bo razem współpracowaliście już w latach 2007-2008. Jak oceniasz to wzmocnienie tego pionu szkoleniowego? Jak ta współpraca z Piotrem Żytą będzie się prezentowała w sezonie? Piotrek Żyta to jest normalny facet i kontakt mieliśmy praktycznie przez cały czas, bo nawet jak w ubiegłym sezonie miał potrzebę zakontaktowania młodzieżowca jako gość, telefon szybki w sprawie Oskara Polisa. Wszystko miał załatwione właściwie w 10 minut. Także podkreślam, normalny gościu, z którym nie będzie na pewno żadnych problemów. Znamy się wiele lat, współpracowaliśmy ze sobą, jak wspomniałeś, także myślę, że wszystko będzie w porządku. Obu nam przyświeca jasno określony cel, robić wszystko tak, aby we Włókniarzu było jak najlepiej. Jarku, tym menadżerem w klubie jesteś już parę ładnych lat, bo debiutowałeś, jak wcześniej byłeś kierownikiem drużyny, jako menadżer debiutowałeś w 2009 roku wspólnie z Grześkiem Dzikowskim, wtedy pracowałeś. No i były sezony, że pracowałeś z różnymi szkoleniowcami, ale był też sezon chyba 2011, gdzie Włókniarz walczył o utrzymanie i wtedy tylko na twoich barkach spoczywała odpowiedzialność za te wyniki. Jak ci się lepiej współpracuje samemu, czy jak masz jakiegoś gościa jednak do pomocy w tym sztabie? Ciężko jest tak jednoznacznie powiedzieć. Na pewno od tego, kto się znajdzie w tym sztabie? Na pewno, bo jeśli się współpracuje w duetach, to trzeba się dogadywać praktycznie bez słów. Ja myślę, że z Piotkiem, że to tak się będziemy dogadywali i kibice będą mieli wiele powodów do radości z wyników osiąganych przez naszych zawodników. A wspomniany przez Ciebie sezon, kiedy sam prowadziłem zespół, no faktycznie wtedy wszyscy eksperci nas typowali do spadku, skład jest w ogóle, dajcie ludzie święty spokój. No ale utrzymaliśmy się, było ciężko, ale myślę, że odpowiednią atmosferą, zgraniem zespołu zrobiliśmy coś z niczego i udało się utrzymać. No teraz walczymy o wyższe cele i mam nadzieję, że będziemy mogli się naprawdę cieszyć. 11-12 kwietnia rusza Ekstraliga w tym roku. Chyba 21 marca te pierwsze sparingi Włókniarz odjedzie. I jest też chyba plan wyjazdu na zgrupowanie do Krzkow w Słowenii. Jak to zgrupowanie będzie wyglądało? To już jest pewne? Wstępnie jest pewne, dziwnie to brzmi, ale tor mamy obiekt zaklepany. Już dzwoniłem jakiś czas temu do zarządzającego obiektem Milana. Zarezerwowaliśmy obiekt tylko i wyłącznie dla naszej drużyny. Byliśmy tam w ubiegłym sezonie i uważam, że ten obóz był jak najbardziej potrzebny, bo przede wszystkim jazdy na torze w Polsce zima. Dwa, integracja drużyny, bo byliśmy tam niemalże całym składem. Ciężka praca i myślę, że to sprawiło, że w sezon weszliśmy naprawdę już rozjeżdżeni. Dlatego też plan taki, aby w tym roku również się tam udać. No chyba, że zima odpuści i będzie się dało jeździć u nas, no to wtedy wiadomo, że to trzeba będzie odwołać, a skupimy się na treningach w Polsce. No, w tej chwili mamy zimę za oknami, więc tak jakby wszystko tu zmierza ku normalności. Zima w styczniu, ewentualnie trochę w lutym, a marzec, kwiecień to już ma być wiosna, a nie odgarnywanie śniegu przed domem. Dobrze, Jarku, ja się dowiedziałem wszystkiego, co sobie planowałem wcześniej, także dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Życzę, żeby ten sezon, może nie będziemy życzyć jakichś medali, ale żeby ten sezon był bardziej szczęśliwy niż ten poprzedni. Tak jest i sprawiedliwy. Nie dziękuję. Dziękujemy również Państwu za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia za tydzień.